Jest handling wizerunek, no i dzisiaj widzimy sobie. Nie no, w co my gramy, no w PC Blatera, no normalnie. Ja jakby włączyłem sobie auto usuwanie tych petów, bo ogólnie od sobie te pety zbieram i ogólnie jakby ktoś z was robił tego, nie tego, tego peta i by chciałbym go selnąć, to niech to niech sobie wpisze tutaj mój nick, doda do, znaczy niech wpisze sobie mój nick i jakby ja będę, jeżeli mi przyjdzie jakieś zaproszenie do znajomych, przyjmę oczywiście, albo jeżeli byś mnie zobaczył na przykład na ten dzień w razie, to bardzo możliwe, no jeżeli byś mnie tam zobaczył, to bardzo chętnie też o tym bym pomówił, znaczy nie pomówił, tylko o ciebie kupił za jakieś tam diamenty. No ale idziemy sobie tutaj, nie? I ogólnie w jakiś trochę, no myślę, że tak w 20 minut mam już tą skrzynkę już, więc to jest, albo ja nie mam no nie mam tych petów. Ogólnie prawie tak, gdyby nie to, że kolega był dla mnie miły, to bym miał tego 64 Neymana, ale po pierwsze dostałem go od kolegi i przysiągłem sobie, że go nie oddam. Dałem tylko jednego mojemu najlepszego koledze. Pytałem nawet chyba temu, co mi dał, to powiedziałem, czy mogę jednego dla kolegi. No i dlatego myślę, że proszę cię o nieobrażenie, ale po prostu chciałem dać mojemu koledze, ale ogólnie prawie bym go nie miał, tylko że chciałem dać mojemu koledze ze szkoły. Ale on, wiecie, jak był dla mnie chamski, on dosłownie miał takie coś. Mówił, że za niego ponad jego rodzice dostali 2000, bla bla bla. I po prostu on kłamał żywo oczy, czy nie? I on zaczął cały czas mnie okłamywać i w ogóle mówić jakieś rzeczy, kłócić się ze mną, że ja go chcę skamować, na tylko pyta. I to nie skam, bo ja nie powiedziałem, że on jest do końca twój już. Znaczy, bo ja nic nie powiedziałem, po prostu powiedziałem nie, a on powiedział dzięki. I potem zaczął się awanturować. Ja mu chciałem zdać takiego z tych końcami, ale on wtedy zaczął być dla mnie niemiły. No i ja wtedy powiedziałem, okej, dobra, nie daję mu tego z tych końcami. I w ogóle Bedwars się nie wypalą, bo nie umiem wyciszyć. Znaczy umiem zapewne, ale bym musiał to ogarnąć. Muszę wyciszyć muzykę w Minecrafcie, bo możliwe, że ma prawa autorskie. Raczej ma chyba. No i też możliwe, że ta muzyka po prostu zagłusza moje filmy, nie? No to teraz idziemy poczekać chwilę. Taki aksol mi się robi na Dark Matter. No, będzie miał 7 trylionów, tak odstawiam. Bo jakby ja chciałbym te jako 404 demony zdjąć i mieć w banku, wolę mieć 404 demony w banku. Bo to raczej ja chcę być takim, że nie będę miał tych wszystkich 404 demonów takich, że wystawionych na, żeby one mi traciły na wartości, ja ich nie korzystał, nie? Tylko chcę wziąć jakieś pety, zamienić na te 404 demony. Te demony najwyżej mogą, takie Dark Matter, nie? To możliwe, że kiedyś wycofają ten świat. Jeśli nie, w sumie to nie ma sensu. Ale możliwe, nie? Że te, że taki 404 demon, na przykład będzie taki coś reset, nie? Że będziemy mieli aktualne pety, ale będziemy po prostu na niej mapie, nie? To taki na przykład 404 demon to może być dużo warty. Albo też, no i po prostu ja wolę te 404 demony. Wiem, że je łatwo się zdobywa, ale jak widać po moich tych końcach trudno. Więc wolę ich nie mieć założone, tylko sobie zostawić taki. Ja na przykład chciałbym sobie zrobić tego peta na Dark Matter, na przykład, że będę miał jakiegoś peta zamienić. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jak widać, tutaj sobie niszczę skrzyneczkę. Już dzisiaj dwa razy ją zniszczyłem. Jedna raz z tych kosami, jedna raz bez.
bez strip z końcami dostaje 40 milionów około, a bez strip coinów, znaczy ja przynajmniej z moimi petami dostaję tyle, a bez strip coinów dostaje dużo mniej. Znaczy dostajesz dużo mniej, bo 10 milionów tylko. To jest 3 razy mniej. Ale okej. W ogóle mam pomysł taki, bo skoro jeden, tak, to ja mogę za 40. Ej, 32 razy 40. 32 razy 40. Muszę to obliczyć, poczekajcie. Kurde. To będzie 1280. Tak, 1280 to będzie. Ja mi się przynajmniej wydaje. Czyli bym z tego zrobił około 1 200 200 milionów. 280 milionów. Tyle bym mniej więcej zarobił. Gdybym te wszystkie typy coiny opalił, ciągle tą skrzynkę farmił, ale zapewne ja nie chcę tyle wbijać, bo ja przecież, bo w sumie teraz powiem tak, powtórzę słowa takiego youtubera jak Freddy. On powiedział i ma rację, według mnie, nie, że nie opłaca się teraz tych jajek kupować, bo jakby tutaj możesz. Jakby nie opłaca ci się to w ogóle teraz tych jajek otwierać. Znaczy opłaca się, wiadomo, gdy masz gorsze pety, ale przynajmniej masz te 404 demony, to wiadomo, chciałbyś lepsze, nie? Ale lepiej oszczędzać te lepiej coiny niż je wydawać. Bo na przykład na tych Wordzie to jak wydałeś te właśnie coiny, to było takie, że to chwila, a tutaj właśnie lepiej mieć ich dużo, to bo wtedy na przykład jak masz tego Magic X, to masz bardzo dobrze, ale zbyt Magic X, jak masz ich dużo, to jak ja bym tutaj, nie wiem, miał przygotowo 300 milionów, to już tych jajek mógłbym otworzyć na full ekwipunek, żebym miał fulla. Znaczy już kiedyś dowiedziałem sobie taki opening, że miałem fulla, ale bym mógł mieć też z tych złotych wtedy fulla. I ja chciałam, ja mam cele, które chcę zrobić przynajmniej w aktualizacji pozwolonej. Zrobić sobie bank. Chcę zdobyć huge hacker kata. To jest moje takie top 1. Chcę zrobić huge hacker kata, żeby mieć przeciętnego tego huge kata. A wiem, że to nie będzie łatwe, ale z maxa teraz tych coinów, gdybym uzbierał oczywiście maxa, to możliwe, żebym tyle już miał, żebym miał tyle po prostu na łatwo, nie? A nie żebym musiał siedzieć i się męczyć. Miałbym wtedy możliwe, że tyle bym miał, ale ja, no, powiem tak. Wtedy, jeżeli bym, nic ja mówiłem w ogóle, nie pamiętam już nawet. Jak można zapomnieć, co się mówi? Znaczy, można zapomnieć, ale ja, gdy ja bym miał mieć max, to mi zajmie to z tydzień siedzenia tylko i wyłącznie na tych łodzie, ale ja mam patent, że bierzesz sobie i na przykład jest, ja mam taki trochę cwany, można powiedzieć, patent na te, patrz, że na diamenty albo coś. Zobacz, że zamiast rozwalać tutaj i zdobyć te diamenty powolutku, to idziesz na tą skrzynkę, rozwalasz tą skrzynkę i z tego leci jakieś 700 tysięcy diamentów. To zwalisz ją 4 razy, już masz 2 miliony diamentów więcej. I ci rozwaliłem ją 2 razy, no i jak widać jest rezultat. Bo miałem 9 milionów jeszcze niedawno, a teraz mam już tyle. No, a w ogóle na tych łodzi to ja mam takie
Ja sobie włączam coś w tle, to jest moja taktyka, nie? Włącz sobie jakiś film w tle. Słuchaj go sobie. Na tył odzie sobie skrzynki tak na tych hacker portal niszcz. O tak powoli sobie, ale nie, że tak od razu wszystko, tylko tak powoli niszcz. Te wszystkie skrzynki. Zbieraj pieniądze i tak szczerze, ja to z jednej skrzynki dostaję około 2 miliardy. I to jakby 2 miliardy to jest jakieś 13, jakieś 10 sekund to 2 miliardy. Weźmy, gdybym rozwalił taki skrzynek, chciałbym rozwalić ich za 40, to chyba to będzie jakie działanie? 40 razy 10. Poczekaj, to zobaczy. 40 razy 10. To będzie naprawdę krótkie. No przecież to jest logiczne, że to jest 400. Czyli by mi zajęło 400. Czyli bym zarobił 400B. Jeżeli bym to 40 razy zrobił, poczekajcie. No i to będzie 400. Tak mi się wydaje, że takie działanie powinno być. Ale to było 400, to wtedy 400. Czyli 10. 400 sekund bym, jakbym rozwalał skrzynki. Czyli za 400 skrzynek. Nie. Bym rozwalał po 10 sekund jedną skrzynkę, to bym rozwalił jednym słowem 400 skrzynek. A 400 razy 2 to jest 80, 800. Czy mi zarobił 800 B w ile czasu? No właśnie w 400 sekund zrobiłbym 800 B. To jest bardzo, znaczy, tak, to jest bardzo dla mnie opłacalne. Zarabianie tych coinów. Po prostu tych coiny łatwo się bardzo zarabia teraz. W tej aktualizacji. A jeśli to nie chcecie, to potem to coś w ogóle sobie siema. Na re.